Zaczyna brakować tak zwanych miejsc covidowych w sądeckim szpitalu. Placówka już od 2 tygodni przyjmuje zwiększoną liczbę pacjentów. Mamy 69 łóżek covidowych plus 6 łóżek intensywnej terapii. Z tych 69 jest zajętych 52. Wolne to są przede wszystkim łóżka covidowe chirurgiczne, a wszystkie łóżka intensywnej terapii covidowe są zajęte, czyli te 6. W związku z tym dyrekcja szpitala podjęła decyzję o reorganizacji. Jeżeli są pacjenci chirurgiczni covidowi, te miejsca są. Jeżeli są pacjenci covidowi internistyczni, szukamy miejsca gdzie indziej. W związku z tym dyrekcja podjęła decyzję o reorganizacji i prawdopodobnie od przyszłego tygodnia zwiększy liczbę łóżek covidowych internistycznych, a zmniejszy liczbę łóżek covidowych chirurgicznych. I jak dodaje Agnieszka Zele-Grachtan, na razie zabiegi planowe odbywają się zgodnie z harmonogramem.